Magistrat wprowadził udogodnienia dla osób, które chcą złożyć wnioski do budżetu obywatelskiego. Kierowca MPK zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o molestowanie 14-latki. Posłowie PO złożyli budżetowe poprawki. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie dziennika. Jeszcze przez tydzień mieszkańcy Radomia mogą składać projekty do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Aby wnioski były dobre i miały szansę na akceptację, władze Radomia wprowadziły szereg udogodnień, które mają pomóc w wypełnianiu wszelkich formalności. Aby zachęcić mieszkańców Radomia do składania projektów do budżetu obywatelskiego na 2017 rok, władze Radomia wprowadziły dodatkowe punkty, gdzie takie wnioski będą przyjmowane. Oprócz Biura Rady Miejskiej lub Biura Obsługi Mieszkańca, projekty można składać również w galeriach handlowych. Można zgłaszać te projekty tradycyjnie przez internet, można zgłaszać je w wyznaczonych punktach, ale można je będzie też składać chociażby w weekendy w radomskich galeriach handlowych. Tu wielkie ukłony w stronę przedsiębiorców, którzy bardzo otwarcie podeszli do idei promowania budżetu obywatelskiego. W miniony weekend wnioski były przyjmowane w Galerii Słonecznej, jak i w Centrum Handlowym M1. W przyszły weekend projekty będzie można składać w hipermarkecie Leclerc pomiędzy godziną 13 a 17. Dla tych, którzy zdecydują się złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego drogą elektroniczną, przygotowano również odpowiednie wsparcie. Działa też pomoc techniczna, infolinia, na którą można zadzwonić i rozwiązać swoje kłopoty, jeśli takie się pojawią przy składaniu wniosków. Także wiele sposobów, ale prowadzących do jednego miejsca, do tego, żeby zmieniać Radom za pomocą budżetu obywatelskiego. Projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego będzie można składać do 24 stycznia. Jest nagroda dla Iwony Hebdy, kierowcy autobusu radomskiego MPK. Kobieta wykazała się wielką odwagą, zatrzymując mężczyznę podejrzewanego o molestowanie 14-letniej dziewczynki. Też mam córkę, tak swoje zachowanie tłumaczy pani Iwona. O wielkiej odwadze kobiety za kierownicą Mariusz Skopek. Nie przypuszczałam, że będę miała na swojej drodze gdzieś pana, który będzie molestował małe dziewczynki. Tak czwartkową sytuację relacjonuje Iwona Hebda, która od 2 lat prowadzi autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Chodzi o zdarzenie z okolic ulicy Witosa, kiedy to 14-letnia dziewczynka wysiadła z autobusu, a zaraz za nią jeden z mężczyzn. Wtedy też miało dojść do molestowania. Dziewczynka o niewłaściwym zachowaniu pasażera powiadomiła sąsiada. Ta sytuacja doszła na końcowym, kiedy przyjechał właściciel posesji, zapytał, czy wysiadała dziewczynka z panem na końcowym. Ja mówię, że przystanek wcześniej. Więc pan zapytał się, czy nie przybiegł do autobusu. No ja mu odparłam, że nie widziałam mów pana, ale kiedy doszło do czasu odjazdu, no zobaczyłam w lusterku pana, który odpowiadał rysopisowi. Więc zatrzymałam się przy posesji, gdzie stała dziewczynka z ludźmi, którzy tam mieszkają. I poprosiłam dziewczynkę o zidentyfikowanie mów pana. Na miejsce zostali wezwani policjanci. Informację o zajściu otrzymaliśmy w czwartek po godzinie 16. Gdy policjanci udali się na ulicę Witosa pod wskazany adres, okazało się, że świadkowie zdarzenia zatrzymali mężczyznę, to 32-letni mieszkaniec Radomia, który miał dopuścić się innej czynności seksualnej, dotykając 14-latkę. Jak mówi sama Iwona Hebda, w momencie zatrzymania mężczyzny nie zwracała uwagi na własne bezpieczeństwo. W danej chwili nie zdawałam sobie z tego sprawy, a niemniej jednak też mam córkę, którą wychowuję i dla mnie to było ciężkie. Chciałabym, żeby więcej takich zdarzeń nie było. Za swoją postawę Iwona Hebda została nagrodzona przez władze MPK. Zarząd spółki w uznaniu propasażerskiej, takiej proobywatelskiej postawy przyznał nagrodę pieniężną. Co do kwoty, pozwólcie Państwo, że zachowam ją dla siebie, dla zainteresowanej. Mężczyzna podejrzewany o molestowanie 14-letniej dziewczynki został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalają teraz wszystkie szczegóły czwartkowego zdarzenia. Posłowie Platformy Obywatelskiej Ziemi Radomskiej złożyli 11 poprawek budżetowych na kwotę prawie 500 000 zł. Prawie wszystkie poprawki dotyczą inwestycji w infrastrukturę. Problem w tym, że pomysły posłów PO już przepadły w Sejmowej Komisji Finansów. Mało więc prawdopodobne, że rządzący uwzględnią poprawki zgłoszone przez polityków Platformy.
Posłowie Anna Białkowska i Leszek Ruszczyk chcą zmian w budżecie kraju na 2016 rok. Politycy PO chcą, by rządzący uwzględnili większe wydatki m.in. na Radomski Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, budowę dróg lokalnych oraz m.in. na szkołę, która powstaje w miejscowości Bielicha. Dodatkowo posłowie chcą, by w budżecie znalazły się m.in. 160 milionów złotych na rozbudowę pasa startowego i płyty postojowej na radomskim lotnisku, 160 milionów złotych na modernizację ulicy Żółkiewskiego w Radomiu, czy 30 milionów złotych na halę widowiskowo-sportową w Radomiu. Głosowanie nad poprawkami budżetowymi będzie świetnym testem dla naszych parlamentarzystów z PiS-u. Wszystko dlatego, że poprawki przepadły już w Sejmowej Komisji Finansów. Mało więc prawdopodobne, by zyskały uznanie posłów rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno spotkamy się z Państwem, zaprosimy na konferencję, biorąc wyciąg z głosowania. Wtedy pokażemy, jak naprawdę nasi posłowie, deklarując przed wyborami, jak będą pomagać. Wydaje się więc, że złożenie poprawek do budżetu będzie jedynie gestem symbolicznym. W poprzedniej kadencji Sejmu poprawki PiS-u także przepadały. Nam trudno odpowiadać za to, co było poprzednio, ponieważ jesteśmy pierwszą kadencję, więc naszą rzeczą jest lobbować na rzecz tych poprawek, które wnieśliśmy. Mimo to posłowie PO chcą stworzenia klubu parlamentarnego Ziemi Radomskiej, tak by także z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości walczyć o pieniądze dla mieszkańców Ziemi Radomskiej. Nam będzie wypadało każdą poprawkę i o wszystko się upominać, bo będąc jeszcze w koalicji rządzącej, te pieniądze trafiały z budżetu, trafiały do szpitala, trafiały na różne inwestycje i miejskie, i ziemi radomskiej. W sumie posłowie 8. kadencji Sejmu złożyli 270 poprawek do budżetu państwa na 2016 rok. Na koniec wracamy do sobotniego wieczoru. Kolejny raz tegoroczni maturzyści udowodnili, że na zdawanie egzaminu dojrzałości przyjdzie jeszcze pora. Teraz ważniejsza była bowiem studniówkowa zabawa. Na sobotnich balach nie mogło zabraknąć także naszych kamer. Takiego nie było, najlepszy tylko w garach. Ja się bardzo dobrze bawię, jest bardzo fajnie i w ogóle wszystko jest genialne. Super, super, super jest zabawa, czekaliśmy na to bardzo długo i nareszcie wyczekane. Bardzo dobrze, naprawdę, myślałam, że nie będzie tak fajnie jak jest, niemniej jednak bawię się dobrze, nie odpuszczam jeszcze żadnego tańca. Tak kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport, w którym podsumujemy weekendowe spotkania radomskich drużyn, a po nim prognoza pogody. Do zobaczenia!
16 mecz w lidze, 13 zwycięstwo. Dorobek Rosy Radom z każdą kolejką robi się coraz bardziej imponujący, a radomianie grają jak z nut. W kolejnym starciu z zespołem z czołówki tabeli Rosa zagrała efektownie i skutecznie, a przyjezdny Anwil, mający aspiracje do gry o medale, poznał smak dotkliwej porażki. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego zanotowali 9 zwycięstwo z rzędu. Okazałe, bo wynik 66-54 z trzecią drużyną Tauron Basket Ligi robi wrażenie. Teraz czas na wyjazd do Turcji. Spotkanie w ramach FIBA Europe Cup z drużyną Royal Hali Gaziantep odbędzie się we wtorek o godzinie 18 polskiego czasu. W kategorii niespodzianki należy w ostatnim czasie postrzegać ewentualne zwycięstwa pierwszoligowej UTH Rosy Radom. Na tę niespodziankę liczyliśmy w wyjazdowym starciu z Notecią Inowrocław, ale radomianie odnieśli trzecią porażkę z rzędu. Noteć okazała się być zbyt silną nawet pomimo aż 6 trafionych trójek przez Filipa Zegzułę. UTH Rosa przegrała 56-66 i wypadła poza czołową ósemkę gwarantującą grę w fazie play-off. Cerrad Czarni Radom znów bez zwycięstwa. Podopieczni trenera Raula Lozano przegrali po zaciętej walce z Kuprum Lubin 2-3. Posłuchajmy, co do powiedzenia mieli zawodnicy obu zespołów. Zespół Lubina kontrolował cały tiebreak. Myślę, że były one w czwartym secie, w którym wyciągnęliśmy się z dużego deficytu punktowego i tą końcówkę zawaliliśmy na nie własne życzenie, ale coś poszło nie tak i niestety przegraliśmy. Sinusoidak, z którą się borykamy, już kolejny mecz, kolejny raz. Nie wiemy, jak to przezwyciężyć. Gramy momentami bardzo dobrze, żeby zacząć grać fatalnie, źle, i to nie za sprawą dobrej gry przeciwnika, ale tylko i wyłącznie przez nasze niewymuszone błędy. Mamy nad czym pracować, ale całe szczęście, że zdobyliśmy tutaj 2 punkty na tym jakże bardzo trudnym terenie. Raz na wozie, raz pod wozem, raz blamasz, raz solidne zwycięstwo. Kibic Broni Radom może mieć prawdziwą huśtawkę nastrojów, patrząc na poczynania zespołu na starcie okresu przygotowawczego. Z jednej strony środowa porażka ze Skaryszewianką musi budzić niepokój, z drugiej sobotnie zwycięstwo 1-0 z drugoligową Legionowią pokazuje, że w broniarzach tkwi potencjał. Kolejny sparing Broń rozegra 23 stycznia z GKS-em Tychy. Kamil Kościelny rozpoczął treningi z Radomiakiem. Jeśli nie wydarzy się nic nadspodziewanego, podpisze kontrakt z zespołem. Kościelny to środkowy obrońca, doświadczony i ograny na boiskach drugiej ligi. Jesienią występował w Siarce Tarnobrzeg. We wtorek w Radomiu poranne mgły, w ciągu dnia na termometrach 5 stopni poniżej zera, pochmurno z przejaśnieniami. Środa pochmurna, okresami przejaśnienia minus 6 stopni na termometrach. Czwartek mroźny z przelotnymi opadami śniegu. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, możliwe też słabe opady śniegu. W sobotę termometry wskażą 7 stopni poniżej zera, będzie pogodnie, okresami tylko wzrost zachmurzenia do umiarkowanego.